Czasy współczesne to jest temat naszego odcinka, symbolika, która jest tak wszechobecna, że właściwie ciężko się od niej uwolnić, o ile we wcześniejszych czasach, ze względu na to, że przekazów nie mamy zbyt wiele, możemy tylko wyłapywać pewne elementy, które są dla nas charakterystyczne, to tutaj już masz duże pole do popisu. To opowiadaj nam, jak to wygląda i z czym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Znaczy, powinniśmy zwracać uwagę na jak gdyby na to, że ta symbolika jest tak wszędzie i otacza nas, jak powiedziałeś, ale ta symbolika ma pewne oddziaływanie, nie? Więc jest symbolika, która oddziaływuje pozytywnie, ale też jest symbolika, która oddziaływuje negatywnie. I fajnie pozgłębiać sobie, powiedzmy, te symbole, bo je można znaleźć oczywiście w internecie i zobaczyć tak naprawdę, z czym te symbole się wiążą, nie? No, każda flaga każdego narodu jest symbolem, prawda? Państwa mają też swoje symbole, typu na przykład Polska ma orzeł, co Rosja ma sierp i młot, Stany Zjednoczone mają gwiazdy i można by to wymieniać na, powiedzmy, multum tego, ale to są wszystko oczywiście symbole, określające charakter, powiedzmy, określające idee danego państwa. Ale też jak weźmiemy niżej, zejdziemy, no to symboliką ubrane są oczywiście różnego rodzaju firmy, przedstawicielstwa, także no na przykład służba zdrowia, prawda, która ma swój symbol w postaci kaduceusza, symbolika dotyczy oczywiście różnego rodzaju charakterów, oczywiście firm, i tego jest po prostu multum. Tego jest multum. Czy ta symbolika jest przemyślana, czy są czasami przypadkowa? Czy ci, którzy rozumieją siłę energetyki, specjalnie tutaj sobie jakby przygotowują pewne rzeczy pod siebie, czy też po prostu czasami jest to przypadek, nie wiem, mogłabyś na przykład jakiejś tam firmy albo kraju, albo rodu na przykład coś takiego przytoczyć, co by nam pomogło zrozumieć, dlaczego to jest takie istotne? Znaczy, ja myślę, że no, nie ma tam zbiegu okoliczności. W tej symbolice są zawarte informacje, tak jak rody mają herby i w tych herbach są zawarte informacje. Tak samo obecne, powiedzmy, firmy też mają zawarte informacje. One mogą być skrótowe. Pamiętam, jak zaproszono mnie na taką prezentację do Vega Medica i stanęłam przed tym budynkiem, w którym była Vega Medica, i tam było jej logo, i to logo było w postaci takich rogów. Nie? I się, tak zwróciłam uwagę na to logo i stwierdziłam, że chyba nie podoba mi się ta symbolika. Chyba mi się ta symbolika nie podoba. Ale nic, poszłam po to, żeby, powiedzmy, posłuchać tej prezentacji i tak dalej. No, byłam na tej prezentacji oczywiście nie skorzystałam nigdy później, natomiast odniosłam bardzo dziwne wrażenie, będąc na tej prezentacji, że tam się, powiedzmy, coś dzieje takiego, co ja energetycznie wyczuwam niewłaściwe. Natomiast później, po jakimś czasie zrezygnowałam tam, powiedzmy, ze spotykania się w tym miejscu, natomiast później po jakimś czasie właśnie spotkałam ludzi, którzy mi zaczęli o tym mówić. No i to rzeczywiście były sprawy, które raczej należały do spraw niezbyt, powiedzmy, pozytywnych, tak bym to określiła. No, natomiast takich symboli jest bardzo dużo. No, jakbyśmy spojrzeli na taką symbolikę, powiedzmy, która towarzyszyła otwarciu tego tunelu Godarda. Więc tam bardzo dużo było symboliki w tej imprezie, prawda? Bardzo.
Natomiast ta postać tego kozła, no to bardzo symboliczne oczywiście, no wiąże się ją powiedzmy z symbolizmem szatana, natomiast trzeba by tą postać się tak przeanalizować powiedzmy od stóp do głów, ale tak się tą postać wiąże. Poza tym tam było tej symboliki w całej tej imprezie bardzo dużo, więc była część, która była zupełnie niezrozumiała, na przykład obecne maseczki, łóżka, maseczki, prawda, więc to było ubrane jak gdyby i przekazane powiedzmy wiedza na temat czegoś takiego jak epidemii, pandemii. Dzisiaj odczytujemy to inaczej, prawda, że odczytujemy, że to było powiedzmy jak gdyby pokazane nam, co jest w planach. A druga sprawa, my też nie wiemy, dlaczego powiedzmy tak bardzo parto do tego, żeby zbudować ten kolejny akcelerator i tak parto na powiedzmy na otworzenie tego tunelu. Więc ja jak się przyglądam temu, to też dochodzę do różnych wniosków i myślę, że to ma jakiś bardzo konkretny plan. Natomiast myślę, że ten plan jest związany po tej symbolice, że ten plan może być związany z tym, że globaliści wiedzą coś więcej. Czyli, że pandemia, te wszystkie zmiany, te transformacje powiedzmy narodowe, to jest jeden temat, ale za tym tematem jeszcze może być inny temat, czyli jakiejś katastrofy globalnej. Znaczy wiesz, teoria o wielkim resecie jest u nas dosyć często omawiana, bo i Artur Lalaki w tej chwili też tak. Cykl nowy o resecie tak. Pokazujemy. Coś jest na rzeczy. Mamy ten cykl, wiemy, że pewne rzeczy się zdarzają. Ja tutaj, wiesz, troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo uważam, że my mamy do czynienia z takim, powiedziałbym, globalnym programowaniem pewnych zdarzeń. I o ile one są w potencjale, o tyle zdarzą się wtedy, kiedy ludzkość swoim, jakby całość wspomoże to i doprowadzi do czegoś takiego. Tak jak na przykład przed tymi wydarzeniami, bardzo pamiętasz, przed pierwszą, a szczególnie drugą, bo troszeczkę o tym się naczytałem i nasłuchałem, było bardzo wiele takich ezoterycznych różnych ruchów i ludzie dosyć powszechnie kontaktowali się, więc myślę, że też była taka atmosfera takiego zagrożenia, a teraz też ona jakby nam jest, wiesz, ona jest bardzo mocno jakby wspierana, więc to, że to może nastąpić w potencjale, tak, ale czy na pewno nastąpi, nie jestem do końca pewien, czy oni wiedzą o tym, że to będzie akurat w tym przedziale czasowym, tylko myślę, mi się wydaje, że jeśli wspomogą, to się stanie w tym przedziale czasowym. Wiesz, ja też tak to rozważam, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakty, że powiedzmy ten biegun magnetyczny przesuwa się i to przesuwa się z, powiedzmy z prędkością 50 km, więc w związku z tym, jeżeli ma dojść do tego przebiegunowania i jeżeli to przebiegunowanie będzie się wiązało z tym, że na moment po prostu tego pola magnetycznego nie będzie, na moment, my nie wiemy, czy to będzie trwało, powiedzmy, moment, czy to będzie trwało miesiąc, czy będzie trwało 3 miesiące, ale może do takiej sytuacji dojść, czyli do sytuacji przebiegunowania i zaniku pola magnetycznego. I budowa tych akceleratorów, powiedzmy, może służyć temu, że taki akcelerator jest w stanie wytworzyć pole magnetyczne nad określonym obszarem, albo może też spowodować zanik tego pola magnetycznego. Więc ja się dopatruję tutaj powiedzmy takich działań, dlaczego tak strasznie parto i tak szybko to robiono. Może to być oczywiście tylko takie gdybanie, ale jak się przyglądam powiedzmy takim działaniom i właśnie związanej z tym tej symbolice, to zawsze gdzieś mi takie, powiedzmy, wnioski przychodzą do głowy, nie? Ta symbolika generalnie jest ciężka. Z tego, co często do nas dochodzi, to wspieramy niskie energetyki,
ci, którzy wykorzystują albo są jakby właścicielami poszczególnych grup kapitałowych, biznesów, firm, luk, prawda, bo to są loga, prawda, określone, to oni wiedząc więcej są w stanie doprowadzić do tego, żeby ten kształt był odpowiedni dla nich. Bo wiemy o tym doskonale, że jeśli chodzi o finanse, to mała grupa istot, nie wiem, czy ludzi, jakby wpływa na przeogromną ilość biznesów. I oni też mają wpływ poprzez dobór odpowiednich pracowników, doradców na to, żeby tak to wyglądało i żeby ta energia kumulowała się w określonym kierunku. Jak to widzisz właśnie z tymi z firmami, biznesami, czy czasami czujesz po prostu, że ta energetyka tego symbolu jest właśnie dołująca? No tak jak mówię, że czasami jest dołująca, a czasami jest pozytywna, ale czasami jest to tak zabalowane w taki symbol, że ten symbol jest jak gdyby powiedzmy takim dużym skrótem, więc też trudno nam to odczytać na przykład, nie? Ale tak jak mówi Dawid Icke, prawda, że te wszystkie, ten cały świat jest zbudowany w formie sieci pająka i w związku z tym jak rozrysował taką sieć tego pająka, no to rzeczywiście wszystkie firmy, tam każda firma ma oczywiście swoje miejsce, każda ma swoje logo i my po tych logach możemy powiedzmy odczytać, co wchodzi w tą sieć. I ta sieć jest siecią, którą oczywiście zbudowali masoni i w związku z tym to tak, ten świat jest cały czas pod tą kontrolą ich, nie? Cały czas. I oni nawet mogą nie wiedzieć, że powiedzmy są w tej sieci, to znaczy pracownicy, te firmy są ustrukturalizowane w formie piramidy i ci, którzy tam są na tych najniższych szczeblach, nie mają pojęcia, co tam powiedzmy się dzieje na górze i mogą w ogóle nie mieć pojęcia, że oni wchodzą w skład takiej sieci, prawda? Ale to wszystko, ta sieć powiedzmy z tym pająkiem, to też jest symbol tych wszystkich powiązań, które sprawują powiedzmy władzę nad tym powiedzmy, nad tym światem, nad tymi masami ludzkimi, ale ten symbol powiedzmy sowy, który tutaj cały czas się powtarza i idzie za powiedzmy tymi grupami masońskimi, cały czas powiedzmy jest żywy. I to, co na przykład jeszcze chciałabym włączyć w to, nie, że to, co zauważyłam na przykład, że młode pokolenia, dzieci, od jakiegoś czasu wprowadza się w ten program poprzez zabawki. I w związku z tym, ponieważ ja mam malutką wnusię, ale ja to zauważyłam niezależnie od tego, czy ją mam, czy nie, tylko przechodząc obok sklepów zabawkowych, zauważyłam, że wszystkie zabawki typu pluszaki jakieś, wszystkie mają ogromne oczy. I po prostu dla mnie jest zdziwieniem, że właściwie się zastanawiałam, ale dlaczego te zabawki mają takie ogromne oczy? Dlaczego? Wszystkie te zabawki mają oczy tak naprawdę sowy i w związku z tym, mało tego, one mają tak ustawione je jak sowa, czyli tak do przodu, a przecież nie wszystkie zwierzęta mają powiedzmy tak oczy ustawione, prawda? I w związku z tym, wchodząc do sklepów zabawkowych, tam szukając jakichś zabawek też, zwracałam na to uwagę i po prostu jest full tych zabawek. I wszystkie zabawki mają te wielkie oczy. I zwracam na to uwagę już od, no nie od dzisiaj oczywiście, od jakiegoś dłuższego czasu i stwierdziłam, w pewnym momencie mnie olśniło. I stwierdziłam właśnie, doszłam do takiego wniosku, że te młode pokolenia, te dzieci, je się przygotowuje jak gdyby do tego, że w społeczeństwo wejdą jakieś inne istoty, bo zwracam uwagę na te zabawki, że te zabawki to są takie stworkowate, tam są całe mnóstwo różnych stworków jest, takich, których kiedyś jako zabawki nie było. Były zabawki typu misie, jakieś tam zwierzątka i tak dalej, a teraz są stworki,
potworki, które są jak nie z tego świata i z tymi ogromnymi oczami. I doszłam do takiego wniosku, że młode pokolenia, dziecięce, przygotowuje się do społeczeństwa, w którym będą takie istoty funkcjonowały i one już będą przygotowane na to, żeby się niczemu nie dziwić. Zobacz, jak to się ładnie teraz nam spięło z pierwszym odcinkiem, kiedy mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju, kiedy mieszanie się raz staje się normą, a właściwie czymś, co jest dla nas czymś oczywistym, że właściwie nie negujemy tego, gdzie jeszcze 30-40 lat temu to białe, czarne, to nie tak, to trochę dziwnie. I teraz patrzmy się szerzej. Tu jest kwestia tak zwanego multikulti, tu jest kwestia przybyszów, czyli totalnego wymieszania. Tak. Nie tylko to jest ten, bo sieć pajęcza ma to do siebie, że ona po prostu ma taką strukturę różną, że jak nie w tym miejscu, to w drugim miejscu się przykleisz i z każdej strony jesteś otoczony. Więc to jest programowanie na wielu poziomach. Tak. Tym poziomem pierwszym to jest rozwalanie wartości rodzinnych do tego, żeby ludzie jednak po raz kolejny zabrać im starą wiedzę, czyli te wartości, gdzie przekazywało się z ojca na syna. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, druga rzecz to rozwarstwienie społeczne, żeby nie było tej siły, tej mocy rodu, tak, wręcz. I teraz trzeci element, wprowadzanie właśnie symboliki inności jako normalności. Tak. I ta inność jest na każdym polu, że kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna, wychowanie przez dwie nie pary, tylko osoby takiej samej płci, co pokazuje na przyzwolenie na różnorodność. I ta różnorodność, jeśli pójdziemy na poziom wyższy, to może być różnorodność nawet jeśli chodzi o rasę, tak, o gatunek. Oczywiście. I wprowadzenie do tego, żeby nastąpiło jakby otwarcie się na wszechświat, czyli oni są, oni żyją, i wejście tutaj onych do nas, dinozaurów, jaszczurek, owadów, dziwnych stworów, to jest między innymi coś, co rzeczywiście może być jednym z bardzo ważnych elementów tego programowania i symboliki. No tak. Dlatego chciałam się z tym tematem podzielić, bo pewnie nikt nie zwraca na to uwagi, że tak jest. A rzeczywiście ta symbolika funkcjonuje i programuje. No po prostu programuje już takie małe dzieci. Także ja nawet zrobiłam takie zdjęcie, wiesz, zabawek. Mogę ci pokazać. Właśnie specjalnie zrobiłam to zdjęcie, bo byłam na poczcie. Nie byłam w sklepie zabawkowym. I na tej poczcie zwróciłam uwagę na to, co tam widać. Ja sobie przypominam jedną taką bajkę, którą, nie ukrywam, bardzo lubiłem. To był Dragon Ball. I tamte anime japońskie, tam manga. Popatrz. Przeszesz mi to zdjęcie, rzeczywiście. No. Warto by to było jako taką ścianę. Prześlesz mi, bo to na tym tle będziemy rozmawiać. No, wiesz, i popatrz, ale to popatrz, jakie to są różne stworki. Różne. Tak, a teraz popatrzmy sobie, jak my postrzegamy w tak zwanych obcych. No, a popatrz, tu jeszcze zrobiłam zdjęcie. Książeczek, które tam niżej na półce leżały. Tak, zgadza się. Ja w tej chwili przypominam sobie tak samo Dragona, to pomimo, że to są naprawdę postaci, powiedziałbym, jedne z bardziej pozytywnych, no, kupę dobrego na ziemi zrobiły, tak, ale jednak rozpierdziucha była totalna, to też te oczy bardzo, bardzo były takie mocno otwarte. No. Jedyną zabawką, która miała w miarę takich oczy, to jest tam z tyłu, ale też taki swerk, ale popatrz, one każde inaczej wyglądają. Ja na przykład dla swojej wnusi szukam misia, który byłby zwykłym misiem, takim, z takim przyjemnym wyrazem twarzy, i muszę ci powiedzieć, że nie znajduję takiego misia, bo wszystkie mają nieprzyjemne wyrazy twarzy i mają te oczy takie duże i takie mają blisko osadzone, słuchaj, i w summa summarum nie jest przyjemnie patrzeć na taką zabawkę. I często gęsto te filmy, które ja pamiętam, one z roku na rok były coraz głupsze. Ja już miałem wielkie opory, bo co po niektóre bajki, czyli jakieś 20 lat temu, już mi się wydawały co najmniej abstrakcyjne,
W tej chwili, jak czasami gdzieś tam mam informacje, to już poziom absurdu został totalnie osiągnięty. Mhm. I to, co się pokazuje, to po prostu tego się nie da oglądać. Mhm. Więc te wzorce rzeczywiście są zaszczepiane. I tutaj to programowanie, czyli właśnie symbolika, jest bardzo mocno wrzucana w to młode pokolenie. No rzeczywiście czeka nas duża zmiana. No, ale tak jeszcze odnosząc się powiedzmy do tego czasu, w którym żyjemy, nie? I tak się wszyscy pytają, kiedy my wrócimy do normalności. Natomiast ja prorokuję, że my, ponieważ zaczął się nowy etap, że my wrócimy do normalności dopiero, to znaczy do takiej normalności, jaką my sobie wyobrażamy, jeżeli się temu nie przeciwstawimy, temu co się dzieje, to nie wrócimy, natomiast pojawi się inna normalność i będzie to w roku właśnie 2029. W 2029 roku pojawi się coś, powiedzmy, nowego. Znaczy w 2029 skończymy ten etap. Jeżeli, powiedzmy, ja słucham, powiedzmy, tych różnych przedstawicieli politycznych, którzy się wypowiadają, odpowiadają na pytania, kiedy się skończy to, co się skończy i kiedy będzie normalność, to oni mówią, że to się nieprędko skończy, że po prostu ja to prorokuję właśnie, że to do 2030 roku dopiero my wtedy wejdziemy w jakąś zmianę inną. Być może, że wtedy będziemy mogli się na przykład odmaseczkować, albo pojawi się powiedzmy coś innego, albo też się pojawi jeszcze większa kontrol. Ale wiesz co, 2030 już jest gdzieś tam w programach wrzucony. Jest to jakaś data graniczna do osiągnięcia pewnego poziomu. Ja się z tobą zgadzam doskonale, że to nie będzie, to będzie jedna fala, druga, trzecia, czwarta fala i tego będzie dokładnie cały czas. Poza tym wiesz, odmiana filipińska, holenderska, marsjańska, no wiele rzeczy nas może czekać i to rzeczywiście trzeba wziąć to pod uwagę, więc my, jako pewna społeczność, która to widzi, naszym obowiązkiem jest po prostu przygotowanie ścieżki równoległej, tak, a wręcz poprzez równoległą ścieżkę, nabycie umiejętności, które pozwolą nam żyć w tej ścieżce niekoniecznie tak bardzo technicznej i technologicznej, bo ja cały czas czuję, że to przejście dla tych, którzy zrozumieją, że je trzeba przeżyć, znaczy przejść, będzie oparte na umiejętnościach, no i być może na rezygnacji z pewnych takich sztucznych, jak to się mówi, zdobyczach sztucznej inteligencji. Bo to rozwarstwienie może istnieć. Jak to będzie wyglądało? Ciężko powiedzieć. Każdy ma jakby swój pomysł na życie. Ale te czasy na pewno jakby to se ne vrati. Nie będzie tak, że to za pół roku czy za kilka miesięcy nagle już jest po. Też się z tym zgadzam. No, także, znaczy ja mówię, obserwując powiedzmy i patrząc na to, co się dzieje, to nie mam takiego przekonania. Natomiast jeszcze się zastanawiam nad tym właśnie, co się będzie działo powiedzmy, bo my tutaj na Ziemi obserwujemy, powiedzmy, takie różne historie, ale my jeszcze nie wiemy, co przyjdzie do nas odgórnie, prawda? Dlatego, że jak ja obserwuję, że jesteśmy systematycznie traktowani przez impulsy elektromagnetyczne. I impuls elektromagnetyczny wywołuje odpowiedni wygląd nieba, dlatego ja to obserwuję, mam zdjęcia zrobione, więc mogę też Ci pokazać później, jak wygląda, kiedy puszczają nam impuls elektromagnetyczny, czyli to, co się powiedzmy dzieje jeszcze odgórnie na nas, a co jeszcze wprowadzą nam te nadajniki tego Elona Muska, które mają za zadanie funkcjonować w zakresie internetu rzeczy, tego też nie wiemy jeszcze. Patrząc się na to, na organizm ludzki, to on ma umiejętności i możliwości przeogromne. Przystosowawcze, tak. Tak, więc to, co chcą wrzucić ci, którzy wiedzą więcej,
i którzy mają pewien plan, to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony to, co zrobi ogół i poszczególna jednostka, to jest zupełnie inna sytuacja. Bo zauważ, że najbardziej kreatywnie człowiek funkcjonuje wtedy, kiedy ma największe ciśnienie. No tak. I nagle się może okazać, że coś, co było uśpione, nagle zupełnie inaczej się dowiaduje wtedy, kiedy maski zostają zrzucone. Bo my w tej chwili tkwimy troszkę w amoku. Ta część alternatywy szuka, rozgląda się, myśli, kombinuje, a milcząca większość obserwuje. Tu widzi kłamstwo, tam widzi głupotę, tam widzi kłótnię, tam widzi coś abstrakcyjnego i ona sobie obserwuje. Jedni są tak, jak to się mówi, na takim poziomie, że już ich nic nie ruszy, ale większość jest w stanie zadziałać, ale wtedy, kiedy będzie przekonana. A na razie ja nawet sam nie wiem, do czego jestem przekonany, bo potencjału i możliwości jest tak dużo, że nie jestem w stanie z ręką na sercu powiedzieć: słuchajcie, tak będzie jutro, tak będzie za tydzień, za dwa tygodnie i dlatego ja w ten sposób postąpię. Też czekam troszeczkę. Znaczy wiesz, ja myślę, że no właśnie każdy z nas jest indywidualny bardzo i w związku z tym jasne, że to, co mówisz, jest faktem, natomiast symbolika, która nas wiąże, wszystkich ludzi, wiesz, to jest ta symbolika archetypów, nie? Która się przejawia, powiedzmy, nam we śnie. Czyli mówię, wszystko jest, działa na zasadzie symboli, nie? Symbolika archetypów została opisana przez właśnie Carola Junga, który jest przedstawicielem psychologii głębi, który opisał dobrze również proces indywiduacji człowieka, który jest oczywiście również ujęty w symbolikę. I na przykład język archetypów jest językiem symbolicznym, którym posługuje się nasza podświadomość, nieświadomość i jest dla wszystkich ludzi na całej Ziemi. Jest wspólna. Czyli wszyscy ludzie mają swój podświadomy, nieświadomy język symboli. I te symbole przejawiają nam się jako aspekty informacji, ale informacji w snach i wizjach. Ale dla wszystkich to jest język ten sam. Więc w związku z tym to jest, żeby móc zrozumieć, no to trzeba się w to zagłębić, nie? Ale to, co ja na przykład zauważyłam, że rzeczywiście ten język symboli jest powtarzalny i w związku z tym możemy przez ten język z naszej podświadomości osiągnąć wiele informacji, które możemy wykorzystać w życiu i zawsze jak wykorzystujemy, idzie dobrze. Jakie podpowiedzi ty widzisz z tych twoich doświadczeń? Znaczy z moich doświadczeń, no przede wszystkim na przykład dla poszczególnych powiedzmy grup społecznych, ale jeżeli związanych są powiedzmy z pochodzeniem, czyli na przykład dla Słowian archetypami, które się przejawiają na przykład w naszych snach, to jest niedźwiedź. Niedźwiedź jest przedstawicielem męskiej siły. Jest biały pies lub wilk jako przewodnik i kruk. I to są takie symbole totemowe dla, powiedzmy, dla Słowian. Ale na przykład tak jak Indianie mają swoje grupy totemowe i też powiedzmy chodzi o, powiedzmy, o zwierzęta, tak można na całym świecie, powiedzmy, różne grupy społeczne mają różne, powiedzmy, te symbole, ale dla Słowian na przykład jest ten niedźwiedź, kruk i powiedzmy i ten wilk, pies. I teraz we śnie one się mogą nam przejawiać w różny sposób i teraz jeżeli my wiemy, znamy tą symbolikę, no to wiemy, że coś wkroczy w nasze życie. Na przykład mnie się kiedyś, chyba dwa razy w życiu mi się śnił niedźwiedź i śniło mi się w taki sposób, że do mojego mieszkania przez okno wchodzi niedźwiedź i ja się go boję, ale potem, kiedy on już wszedł i się położył na przykład, to ja się go przestałam bać. Ale pamiętam we śnie tą sytuację i okazało się rzeczywiście, że mi w życiu będzie potrzebna męska siła. I ten sen, powiedzmy, z tym niedźwiedziem
mi to przepowiedział. A czy ty mogłabyś jakoś tam przetransponować tą symbolikę właśnie do tego, co nas czeka? Czy ewentualnie jakieś oparcia się o czymś, albo jakieś tam wskazówki, które często się pojawiają, że to może nam jakoś tam pomóc to, co się w tych czasach najbliższych będzie działo? To znaczy, ja muszę powiedzieć, że tak. I na przykład ja ostatnio, dosłownie w okresie dwóch ostatnich tygodni, obudziłam się z takim przekazem w umyśle, obudziłam się, nie? Pierwszy przekaz był taki, że człowiek jest pofragmentaryzowany i to już jest zapisane w piśmie klinowym Sumerów. Obudziłam się z takim zdaniem, ale obudziłam się w środku nocy. A kolejny, gdzieś może po dwóch dniach z kolei, obudziłam się, już to było rano, w umyśle miałam kod Mojżesza. I sobie myślę, coś z tym kodem Mojżesza musi być. Natomiast ten pierwszy przekaz odczytuję jako, że mam się zająć tą kwestią, nie? Czyli to pofragmentaryzowanie człowieka, no bo ja jestem jak gdyby w analizie takich, powiedzmy, badań, nie? Więc i to się pojawiło i wiem, że muszę to zgłębić. Natomiast ten kod Mojżesza, powiedziałabym, że jak się obudziłam z tym i się zastanawiałam, kod Mojżesza, czy w ogóle Mojżesz miał jakiś kod, prawda? Ale poszłam do komputera, włączyłam i wrzuciłam kod Mojżesza i jest film Sekrety kodu Mojżesza. Wiesz? Oglądałam oczywiście ten film i ten film mówi o tym, proponuję go obejrzeć sobie, bo to jest bardzo ładny film. I ten film mówi nam o tym, sekret tego Mojżesza polegał na tym, znaczy kod Mojżesza polegał na tym, że w kodzie zawiera się imię Boga. Imię Boga. I że to imię Boga jest napisane w języku literami hebrajskimi. Natomiast tak naprawdę te litery hebrajskie mówią o tym imieniu jako jam jest, jestem, który jestem. Prawda? I dlaczego mi się to pojawiło? To znaczy, że coś ważnego, powiedzmy, musi się dziać i myślę, że musimy się wszyscy odwoływać, powiedzmy, do takiego imienia, bo to nas łączy z tą mocą, nie? Bo to nas łączy z tą mocą. Też staram się zawsze jakieś takie wnioski wyciągać z tego, co ludzie mówią do mnie, że jako pewna grupa, która oczekuje tej zmiany, musimy znaleźć wspólne wartości, tak, i pamiętać o tym, skąd jesteśmy, kim jesteśmy. Dla mnie to w tej chwili właściwie ten człowiek, człowieczeństwo, dziecko Boga jest istotnym elementem, żebyśmy się nie wdali w rozgrywki pomiędzy właśnie onymi, czyli ten Bóg, tamten Bóg, tamta wiara, te wartości. Oczywiście. Trzymać się tego, co jest podstawowe. Ja nie chodziłbym w to, że jestem jakimś jeszcze tam Słowianinem, nie wiadomo jakim, ale wartości pamiętać i żyć zgodnie z tym, co mówimy i co robimy. No oczywiście, oczywiście. Wiesz, a bardzo prawdopodobne, że w tej chwili czeka nas w tym właśnie okresie, co mówiłaś, kilku lat, nie dość, że ci o wielkich oczach, to tak samo ci, którzy stwierdzają, że są w tej chwili wysłańcami jedynego. To też jest często zapowiadane i być może też należy o tym pamiętać, że to imię to może być teraz fałszywe imię i pamiętajmy o tym, że ono w sercu ma być, a nie w tym, co nam powiedzą. Może o to chodzi. No, myślę, że tak. W każdym bądź razie to jest, no mówię, to jest ta cały czas ta symbolika, która idzie przez życie i my mamy ją dostrzegać. Tak. I się zastanawiać nad nią, co ona chce nam powiedzieć. Wiesz co, myślę, że być świadomy, nie dać się po prostu wciągnąć w ich grę, szczególnie tą grę energetyczną poprzez symbolikę zafałszowaną i często, gęsto zachwycając się czymś, takim zachwytem głupka ulicznego, który tak stoi, patrzy się, to właśnie o to mi chodzi, żebyśmy tak troszeczkę z większym dystansem, wiedząc, mając poczucie tego, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, nie dali się wciągać te rozgrywki, bo tak jak zauważyłaś, to energia podąża za uwagą i jest kierowana tam, gdzie trzeba, a jeśli my rozumiemy to wszystko,
i skupimy się bardziej na tym najbliższym otoczeniu i na tych takich sprawach, powiedziałbym, bieżących, może troszeczkę prymitywnych, ale jednak chyba bardziej istotnych niż wchodzenie w jakieś takie zabawki i konsumpcje, to chyba nam to bardzo ułatwi, pozwoli też pilnować tej energetyki w dobrym stanie. No i pozostawać w takim dystansie, powiedzmy, emocjonalnym do tego, co się dzieje, ale raczej pozostać obserwatorem, nie? Mhm. Robić swoje. Robić swoje, oczywiście. Ja na przykład tak pozostaję. I ja normalnie funkcjonuję, także powiedziałabym tak, że nigdy nie zaprzestałam normalnie funkcjonować od samego początku pandemii i dobrze mi to robi, nie choruję, utrzymuję dobry poziom, powiedzmy, poczucia humoru, optymizmu i patrzę na to wszystko bez strachu, normalnie bez strachu, ale jeżeli się znajduję w sytuacji jakiejś trudniejszej, na przykład dla mnie, to posługuje się, powiedzmy, faktami i zgodą z samą sobą. I to w porządku jest. No chyba tak, poza tym, wiesz, ja patrząc się na tą wielką rozgrywką, której jest życie, to wielokrotnie powtarzam, my naprawdę nie wiemy, czy to, co nam dzisiaj przyniesie, nawet jeśli to smakuje gorzko, nie okaże się za jakimś czasem bardzo ważnym elementem, który pozwoli nam na zrozumienie, czy na przeżycie, czy na zmianę, która jest bardzo istotna. Więc często, gęsto, jak złożyczymy na pewne rzeczy, to, tak jak powiedziałaś, z lekkim dystansem, bo może się, najczęściej się okazuje, że to są bardzo ważne sprawy. Bo ja mogę powiedzieć o sobie, że każda sytuacja, która się zdarzyła, nawet jak bardzo bolała, to ona była po coś, żeby mnie ukształtować takim, jakim jestem, a cieszę się, że taki jestem w tym momencie. Jeżeli mogę dopowiedzieć, to właśnie o co chodzi? Właśnie tu się to wiąże z tym procesem indywiduacji człowieka, czyli sytuacja trudna dla nas, proces indywiduacji opisuje jako taki etap, w który wchodzimy, to znaczy proces indywiduacji człowieka dzieli się na 4 etapy. Pierwszy to jest czarna dziura, czyli nigredo to się tak nazywa, potem jest etap albedo, to też są symbole wszystkie, potem jest etap rubido, czyli etap wypiekania chleba, a potem jest etap złota, inaczej nazwany cytrynado. To jest bardzo ciekawe. I teraz ten etap nigredo to jest taki etap, w którym my stykamy się z jakimś problemem, który po prostu powoduje, że znajdujemy się, jak mówię, w czarnej dziurze i nie, po prostu nie mamy pojęcia, dlaczego mnie to dotyka i jak mam sobie z tego wyjść, nie? Ale będąc w tej czarnej dziurze, jeżeli zaczynam się rozglądać po tej czarnej dziurze, to zaczynam gdzieś dostrzegać jakieś schodki, jakąś ścieżkę, którą gdzieś mogę troszeczkę na światło wyjść, prawda? I kiedy już się decyduję wyjść do tego światła, to wchodzę w taki ten etap albedo, czyli etap bieli. I ja tam zaczynam rozumieć, że się znalazłam w czarnej dziurze, ale to, że wyszłam dzięki temu, że się zdecydowałam zrobić jakiś krok, prawda, do przodu, to powoduje, że zaczynam siebie odbierać o jakiego takiego odważnego człowieka i z taką nadzieją patrzącego na świat. To jest etap bieli. Kolory też są symboliczne, nie? Pierwszy ten etap nigredo to jest czarny, a drugi etap to jest biały. Ale trzeci etap, po tym etapie albedo, tak się nazywa, etap bieli, też jest nim jestem w jakiś okres czasu, po to, żeby sobie przeanalizować to, ten pierwszy etap nigredo, zaczynam więcej rozumieć. Jeszcze mnie coś boli z tego pierwszego etapu, ale zaczynam krzepnąć i wchodzę w etap rubido i ten etap rubido to jest etap wypiekania chleba, czyli to, co we mnie jeszcze jest dużo wilgoci, dużo płaczu, jeszcze trochę poczucia krzywdy, to w tym etapie przechodzi etap wypiekania, czyli tak jakbyśmy bochenek chleba wrzucili do pieca, w którym ta wilgoć paruje, uwalnia się i skórka chleba się opieka, prawda? To i kiedy ten chleb jest upieczony i już nie ma w nim tej wilgoci, to powiedzmy ja jestem zahartowaną osobą, czyli jak gdyby przezwyciężam, rozumiem,
co mnie wprowadziło w tą sytuację, rozumiem, co przechodzę i patrzę już z dystansu na to, co powiedzmy się stało i jak gdyby przechodzę do takiego rozumienia, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, że ta sytuacja początkowo widziana jako czarna dziura, dzisiaj patrzę na nią, że ona mi się przydała, ponieważ ja więcej rozumiem i więcej się zahartowałam życiowo przez to, co przeszłam. I kiedy rozumiem cały ten proces, to przechodzę w proces, ostatni etap złota. I ten etap, dlaczego się nazywa etap złota? Że kiedy przechodzę na przykład na tym, że rozumiem to wszystko, co mnie spotkało i że to, co mnie spotkało tak naprawdę było związane też z moim postępowaniem. Czyli jak gdybym była sprawczynią na przykład przez jakiś błąd, który zrobiłam w swoim życiu i że to spowodowało, że ja wybaczam. Wybaczam. I kiedy wybaczam, staję się wolna i jest to ten etap zwycięstwa nad sobą. Zwycięstwa nad sobą. I wtedy przejawia się na przykład nam we śnie różne formy złota. I na przykład ja kiedyś obserwowałam to, jak sama przechodziłam przez taki proces i ten, pamiętam, że efektem było taki, że byłam w jakimś mieszkaniu, w którym były tak, złote sztory, złote narzuty na jakieś łoża i w ogóle tego złota było dużo, nie? I ja wtedy po tym zrozumiałam, że ja przeszłam sobie taki indywidualny proces indywiduacji, który rozciąga się na całe nasze życie, ale w tym naszym życiu są mniejsze procesy indywiduacji, czyli to wszystko jest fraktalne. Czyli mniejsze zawiera się większym i tak dalej, czyli tak się rozwijamy, nie? Przechodzimy przez małe procesy, a potem całe życie jest wielkim naszym procesem. Pies już nie daje nam pomału żyć. Musimy kończyć. Ja życzę Państwu wszystkim jak najwięcej złotych myśli, złotych snów i żebyście od czarnej dziury do wspaniałego piekarza i pachnącego chleba ten okres trudny przeszli, bo być może właśnie jesteśmy w tej czarnej dziurze, ale za chwilę bochenek chleba będzie tak pachniał, że w głowie się nie mieści, że aż nam się złoto roztoczy dookoła naszych myśli, snów i życia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.